Cześć, hej, witajcie, to jest Bartosz Kącki. Więc przyszła pora na najnowszy numer, limitowany numer z Lego Ninjago z figurką Talona. Dlatego dzisiaj sobie otworzymy w tym odcinku jeszcze i złożymy i zrecenzujemy. Dobra, więc mam te nasze magiczne niebieskie nożyczki. O, piękny. No i jest. Gdybyście słyszeli jakiś szum, to odkurzacz odkurza teraz w naszym domku. Dobra, folię rzucamy na bok. Jest. Już się doczekać nie mogę. Jest też magazyn z Talonem. Pewnie gdzieś tutaj w środku jest instrukcja. To ja sobie szybciutko jeszcze zerknę. Pewnie gdzieś na przodzie. Albo i nie. O, jest instrukcja. No i otwieramy tego naszego Talona, bo już się doczekać nie mogę. Instrukcję dam na bok, bo nie chcę wam jeszcze zdradzać, co tam w środku jest w tej gazetce. O, no wreszcie. Wystarczy użyć tylko troszkę więcej siły. No, chyba tyle wystarczy. Ale to dźwięki wydaje. O, jest łańcuch. Ja tutaj sobie jeszcze zerknę, czy coś tam w środku jest. Nie, już nic. Dlatego fajnie. No i zabieramy się do składania. Od razu figurka mi się na wstępie podoba. Ale nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała w całości. Od razu ten łańcuch jest wspaniały. Naprawdę, ten łańcuch jest ekstra. Okej. Jeszcze ten taki, ja to nazywam pilotem do telewizora, bo naprawdę wygląda troszkę jak pilot, musicie mi przyznać. Ten nadruk też jest fajny. Dobra. Teraz główka. Główka jest, no. Nie miałem takiej. No i naprawdę podoba mi się. Ale ten Irokes. Ten Irokes to też jest powód, że kupiłem sobie tą gazetkę. Mam takiego czerwonego od synów Garmadona w tej świątyni przebudzenia, czy jak to się tam nazywało. Dobra. Chyba za często mówię dobra. Tak w ogóle. Okej. Dobra. No i figurka naprawdę robi duże, duże wrażenie. Torsik. Wspaniały. No to nie jest Irokes, takie wygolenie włosków. No mój pies teraz szczeka. Takie to jest wygolenie włosków, ono też jest super. Na nóżkach też jest nadrukowane, z tyłu też było. Ten pilocik i to też jest fajne. No i funkcja wystrzelania tego harpuna, była pać smoki, też jest fajna. Uwaga, raz, dwa, trzy.
I ten łańcuch, no ten łańcuch jest naprawdę, naprawdę nie da się tego wprost dopisać. Dobra, figurkę sobie omówiliśmy. Teraz gazetka. Gazetka jest normalna. Tutaj jest jakaś reklama żółwi ninja. Jest ta smocza jama od razu labirynt. Gdzie jest nasz talon? O, Iron Baron. Ale talona chcę zobaczyć. Gryzek też tutaj jest. Właśnie ninja. Tylko dlaczego Cola nie ma? A, bo Cole był z senseiem. No tak. Z małym U. Skarby. Instrukcje składania naszego talona. Plakat z kolem. Plakat z tymi łowcami smoków. Jest tutaj Złoty Mistrz, Iron Baron. A talon? Oczywiście talona nie ma. Kolejna część plakatu z kolem. O, smocze jama. Wszelkie w ogóle możliwe funkcje bawialne. To ja sobie tutaj jeszcze zerknę. Bo smocze jama to jest secik, który bardzo chciałam mieć, ale no niestety nie dam rady. Jeju, gdzie ten nasz talon? Komiksy są przecież zawsze o postaciach. O, jest nasz Kol i Wu. Tak, Kol miał taką. Kol miał takie przebranie, to prawda. U w ogóle, jaki ma fajny uśmieszek. Więc komiksu o naszym talonie nie było. Komiks zakończył się źle. W ogóle reklama tego tej bajki Aquaman Przebudzenie Atlantydy. Ja ją mam, oglądałem sobie. Jest śmieszna, fajna. Kolejny numer z Kajem. Tego Kaja też mam. To jest Kaj z tych... Synów Garmadona. Więc mnie to za bardzo nie interesuje. Nie kupię sobie tego. Jak już bym kupił, to dla tego ognia. Ale dobra. Więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, więc... Piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć! A masz smoku!